Witam Was, z tej strony Macintosh, a to następny odcinek z serii Let's Play Rayman Origins. Jak widzicie, czeka już na nas duża fioletowo-czerwona roślina. Hurra! Oczekiwaliście pewnie jakiegoś inspirującego tekstu przed walką z drugim bossem w tej grze. Tak, to jest ten już drugi boss w tej grze. Co najśmieszniejsze, to jest taki mały paradoks tej gry. Właśnie tą roślinką, no, mówiono nam, że będzie tyle bossów w grze i w ogóle, nie? A dopiero w drugiej połowie gry tak naprawdę tych bossów spotykamy, ale cóż, biedna mała stokrotka. Jeżeli chcecie się spytać, znaczy będziecie musieli poczekać, żeby dowiedzieć się, o co chodzi z nazwą tego poziomu, ale... Epic music w tym poziomie. A! I właśnie, w tym poziomie również można zdobyć... Czy wy widzieliście? Ja zrobiłem... Raymanem obrót. Wow! Zdarzyło mi się to chyba drugi raz w przeciągu grania w Rayman Origins. Nie, ja muszę tam. Tutaj zabawa polega na tym, na początku tego poziomu, że trzeba zebrać sporo lumków, bo potem tych lumków nie będzie. I cóż, będzie problem z tym, bo one będą nam potrzebne. A roślinka mnie wkurza. Już na samym początku. Ale to wynika z tego, że tam trzeba być dość szybkim, a ja już nie pamiętam, jak tutaj trzeba było odpowiednio skakać i w ogóle, wiecie, grać Raymanem, żeby tak jakby to wszystko tutaj zdobyć. Nie będę ryzykował, bo widzicie, tu wszystko będzie się walić, a roślinka jest o tyle upierdliwa, że ją trzeba przeboleć. I cóż, no, nie oszukujmy się, ale... Dobra, nie zdobędę tamtej czaszkonety, ale mamy przez to więcej lumków tak jakby zdobytych. Bo czasem tak, czasem warto nie zdobywać tej czaszkonety tylko dlatego, że... Nie jest to łatwe, żeby ją zdobyć, to po pierwsze, a po drugie, uda się, powinno się udać właśnie, bo tutaj, jak widzicie, mamy dodatkowe lumki i mamy też dodatkową jakby... Hop. O, biedna roślinka, nie może nam zrobić krzywdy. Dobra. Ona nam zrobi krzywdę, uwierzcie mi. Ona nam będzie próbowała przez cały czas udowodnić, że jest nam w stanie zrobić krzywdę. I tutaj ten poziom zamienia się w walkę z bossem. Żałuję tylko jednego, że... A nie, mam serducho. Wow, 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 szybko, 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 szybko. Właśnie, co chciałem wam powiedzieć. Bossowie są tutaj na bardzo starą mowę, której większość z was może nie pamiętać. A jest to modła... trzy uderzenia i boss jest tak naprawdę pokonany. I serio... O, właśnie. I teraz będę musiał przypomnieć sobie, jaki jest pattern na tego bossa. Aha, teraz będzie uderzał głową o ziemię. A my będziemy musieli uciekać przed nim. I teraz... O! Teraz będzie u góry. I to będzie jego drugie uderzenie w niego. Straciłem niepotrzebnie serce, bo tutaj mogłem wyjść normalnie z tej sytuacji i zginę. Powinienem biec dołem, nie górą. Właśnie, jak widzicie... Bardzo oldschoolowy jest Rayman Origins, tak jak wielokrotnie powtarzałem, a to jest kolejny argument, dlaczego jest oldschoolowy. I ci, którzy nie chcieli w to wierzyć, to teraz macie tutaj udowodnienie. Mamy małą arenę z bossem,
którego trzeba pokonać poprzez uderzenie go w trzy razy w czuły punkt. No, powiedzcie, że to nie przypomina wam starych dobrych gier. Tak, tych bardzo dobrych gier, powinienem powiedzieć. Oła, nie uda się. I teraz nie pamiętam, czy pattern jest odwrócony, czy nie. Właśnie, jak widzicie, ja nie jestem doskonały w tą grę i nigdy nie mówiłem, że jestem jakimś specjalistą, bo jak widzicie, mnie też zdarza się popełniać w tej grze błędy. O, teraz. Tu trzeba poczekać, aż zostaniemy zrzuceni i teraz dołem. Właśnie. Teraz nie pamiętam, czy on będzie szarżował. Będzie szarżował. Ale powinienem powiedzieć dołem. Ta szarża była z takim podskokiem i ja powinienem ją ominąć z dołu. Dobra, ja muszę sobie przypomnieć, widzicie, tutaj gra zamienia się w tak jakby try and die. Popularny gatunek kiedyś przy walkach z bossami. Tylko, że wtedy byliśmy jeszcze ograniczeni tym, że mieliśmy 5 żyć i jak wszystkie życia straciliśmy, to cóż, było źle. I trzeba było zaczynać na przykład cały poziom od nowa. Wiecie, co jest najlepsze? Że w tym momencie tak naprawdę jedną z takich gier, które właśnie tak napsuły mi krwi, przypomina mi się Captain Claw, czyli po polsku to był chyba Kapitan Pazur. Nie pamiętam, czy w ogóle nawet było tłumaczenie do tej gry, ale... O. I zdobyliśmy jedyną klatkę elektronów, która na dodatek była czymś obrzydliwym, ale teraz zobaczycie, o co chodzi. Dziękuję ci! Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Nie jem mięsa. Powiedzcie, że to nie było przezabawne. Że to po prostu nie było kwintesencją humoru, który występuje w serii gier Rayman. To jest właśnie taka kwintesencja, to jest... Wow, to jest pokazanie, że jeszcze pamiętamy, z jakiej gliny Rayman jest ulepiony i jakimi żartami posługiwano się w poprzednich częściach serii. Chociaż tak naprawdę gra dla najmłodszych, Rayman, no pierwsza część, była najpoważniejszą częścią serii, co jest najdziwniejsze, można by powiedzieć. I tak, i teraz wiecie, co robi zło z władcami krain. Tak jak tutaj widzieliście z tej biednej stokrotki, zmieniła ją w wielką krwiożerczą roślinę, o której miałem wam powiedzieć, ale ględzące groty. Tak, na tej pustyni są ględzące groty i chyba zaczynają się poziomy, które... Tak, to jest ta kraina, której ja nie lubię. Bardzo nie lubię. Zrozumiecie dlaczego. Tutaj będzie tylko gorzej. Tu będzie tu tak mi się wydaje, że może być parada faili, właśnie. Muchy! Z muchami się już spotkaliśmy, ale z muchami... spotkaliśmy się, lecąc na komarze, tak? A teraz będzie gorzej. Teraz my tak naprawdę będziemy musieli... Wow, nie zauważyłem, że tutaj... No i trochę skiepściłem to, bo... Teraz my będziemy wytwarzać jeszcze dodatkowo światło. No po prostu super, nie? Nie pamiętam, gdzie jest połowa rzeczy tutaj, w tej krainie akurat. I chyba coś ominąłem, wiecie? Wydaje mi się, że tak. I naprawdę, to jest... Właśnie, tu będzie duży problem. Tak jak mówię, nie pamiętam, gdzie połowa rzeczy się tu znajduje. Nie pamiętam, gdzie tu są klatki, więc obawiam się, że my będziemy musieli, że ten poziom może być dla nas nieprzyjemny.
Poza tym nie lubię roi much, ponieważ są denerwujące, bo zabawy z tym światłem, owszem, są fajne, kiedy to jest taki element, który szybko możemy przejść, wiecie. Gra nam pozwala na bardzo szybkie przelecenie po prostu przez to, co tak naprawdę mamy podczas zabawy na komarze. Ale z drugiej strony, no słuchajcie, mamy ten element zaimplementowany w zwykłej rozgrywce, tak? Właśnie tak jak tutaj. Tu jest to fajnie zrobione, bo to jest poziom bonusowy, który, no tak jak widzicie, nie powinienem napsuć krwi oczywiście. Wpakowałem się jak ten ostatni debil w ptaki, które tutaj mogą zrobić nam krzywdę. I teraz muszę troszeczkę przyspieszyć i jak widzicie, nie jest to trudne, ale tak jak mówię, to musi być szybki element, szybkie przejście, a nie, że tu mamy lumki i trzy razy musimy wracać się tak naprawdę do tego miejsca, w którym otrzymamy światło, tylko dlatego, właśnie tak jak teraz, widzicie? Tu mamy czaszkonetę i teraz, widzicie, teraz muszę się cofnąć, bo żeby kontynuować, trzeba albo mieć to tutaj, albo tą poświatę, która jest stała, której my nie kontrolujemy, tak? I dla mnie, i zobaczcie, teraz nie ruszę się stąd nigdzie, bo nie mam tej poświaty, tak? No super po prostu. I co? I zostaje mi tylko zginąć, bo wcześniej zapomniałem wziąć, bo tutaj jest ta poświata dopiero i musiałbym się po nią cofnąć, tak jak mówiłem. To jest... I tak nie dam rady się cofnąć. Zobaczcie. To trzeba tutaj zrobić na szybkiego, albo... Albo będzie z nami źle, tak? I co? I właśnie to mnie denerwuje w takich poziomach. One byłyby fajne, gdyby były lepiej przemyślane, a nie tak jak teraz tu, co dostajemy. No, dla mnie ten poziom jest... byłby fajny, gdyby brak pomyślunku przez chwilę. I teraz zobaczcie. Uda mi się, czy nie uda mi się? Uda mi się. Ale to jest tylko łód szczęścia. Serio, bo stanąłem w odpowiednim miejscu i zrobiłem to za pierwszym razem. Normalnie to bym się chyba poddał albo dostał tutaj postrzałowej. I serio, no takie coś w tej grze to nie jest... Nie wiem, dlaczego to trafiło tutaj, ale no zobaczcie. Straciłem to i co? I nagle w połowie w ogóle zostało mi jeszcze troszeczkę, a już byłem przez to światełko tak jakby odizolowany. No i tam na przykład tamtej czaszkonety na dole pewnie nie zbiorę, bo no, oczywiście, bo chciałem teraz być szybszy niż gra to przewiduje. I cóż, nie dostosowałem się do poziomu szybkości rozgrywki i zostałem za to ukarany. No, dlatego mówię, ja lubię te poziomy. Byłyby fajne, gdyby nie to, że są one powolne. I teraz chcę tamtą czaszkę na dole, no to co muszę zrobić? No to muszę sobie ją ustawić. Ciekawe, czy mi się uda, słuchajcie. Nie uda się, bo to jest tylko jednorazowe, no wiadomo. I teraz, no na szczęście... No, świetnie. Właśnie o tym mówię. Poziom niby stworzony do tego, żeby w nim używać tego światła i tak dalej. Wszystko fajnie, ale no, jest za wolny. Jest za wolny. To światło, zabawy z tym światłem są fajne, ale nie w poziomie, który powinien być szybki, dynamiczny. A dostajemy poziom, który jest
wolny i straciłem, bo co? Bo na samym końcu, kiedy już zyskiwaliśmy tą czaszkonetę, gra stwierdziła, że jednak nam jej nie da, bo skończyło nam się światło. No. Teraz muszę znowu biegać z tym światłem, za tym światłem tutaj i pewnie mi się nie uda, bo nie mam takiego wyczucia w tej grze, żeby to światło tak jakby przytrzymać przy sobie dłużej, bo niestety, ale no, ja gram dość dobrze w Raymana Origins, powiedzmy sobie, i nie uważam, że i po prostu to, co robię, już jest tak jakby robione nie tyle z automatu, co bym powiedział, że robię to odpowiednio szybko i to szybko przydaje się w późniejszych poziomach. A tutaj, w tym konkretnym poziomie, jest karane, bo robię tak, jak powinienem robić. Nadążacie, bo ja czasami, jak ja coś powiem, to wiecie, to ja czasami nie nadążam za tym, co mówię, bo mam 350 myśli naraz i wiecie, i się kończy tym, że zaczynam jedną myśl, potem drugiej nie kończę, co chyba już zauważyliście, się chyba do tego przyzwyczailiście, skoro mnie subskrybujecie za to, za co wam ogromnie dziękuję. Ale o, to już mówię, bo mamy komara, mamy Bzita i mamy to, o czym mówiłem. Ja tutaj mogę teraz... Właśnie tak powinny być zrobione te poziomy. Powinny dawać nam ograniczenie właśnie wynikające z tego, że są te roje much. Tak przy okazji, te roje much kojarzą mi się, nie wiem dlaczego, ale z pierwszą częścią Gears of War, z którą grałem, jak jeszcze studiowałem na poprzednim uniwersytecie. Chciałem powiedzieć gdzie, nie powiem wam gdzie. Ale studiowałem razem z moim dobrym znajomym Miłoszem, którego pozdrawiam. I pamiętam, że graliśmy wtedy u niego i bardzo mi się podobał ten motyw właśnie, że takie roje nas gonią. I potem dostałem to w Raymanie Origins i już zupełnie byłem szczęśliwym człowiekiem. A tutaj mówię, mamy tak jakby pseudo otwartość. I ta otwartość mi się podoba, jest fajna i super. Ale... dam radę? No właśnie, tutaj trzeba poruszać się zgodnie z... przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zobaczcie, jak byliśmy już na samym końcu i jeden mały błąd po prostu wszystko zkiepścił. I ten poziom robi się długi, niemiłosiernie. Ale te poziomy to już mają do siebie, że one bywają długie. Ja boję się tych późniejszych poziomów, bo dojdzie do sytuacji, ja się tego obawiam, znaczy inaczej, ja wiem, że tak będzie, że na odcinek będziecie dostawać jeden poziom. I naprawdę, dla mnie to będzie dla was troszeczkę niefajne. Nie wiem, czy będę musiał zwiększyć ilość odcinków, ale i tak nie mam czasu, żeby nagrywać tyle tych odcinków. Już i tak po tej przerwie ciężko mi jest znaleźć troszeczkę czasu, żeby te odcinki nagrać, a to przez to, co się stało u mnie ostatnio w życiu i szczerze nie oddałbym tego za nic. I dostałem jedną muchą i widzicie, i musimy rozpoczynać to od początku. Tak jak mówiłem, chyba w zeszłym odcinku, że kilka fajnych rzeczy się u mnie wydarzyło w życiu. Bardzo mi jest z tego powodu miło, co się zaczęło dziać u mnie. I naprawdę nie oddałbym tego za nic. I serio, to, że chciałem przez jakiś czas puszczać wam po 3 filmy tygodniowo, było pomysłem na chwilę. Oczywiście chcę do tego powrócić, ale nie wiem kiedy, ponieważ tak jak mówiłem, nie wiem kiedy ja znajdę czas, żeby nagrywać. Teraz mam problem, nagrywam kilka odcinków pod rząd. Obecnie to jest chyba trzeci albo czwarty odcinek, który nagrywam. Nie, trzeci odcinek, który nagrywam pod rząd. Albo czwarty z tamtym, co też nagrałem. Chyba tak, chyba czwarty odcinek. Nie tylko z Raymana Origins, ale także z innej gry. I słuchajcie, ja mam problem, żeby teraz pomyśleć, kiedy ja je wyrenderuję. Bo tak jak mówiłem, mój komputer do nowych maszyn nie należy i niestety, ale renderowanie na nim zajmuje mi bardzo dużo czasu
i po prostu, a chcę, żebyście, znaczy inaczej, mógłbym zrobić, żeby to renderowanie trwało krótko, ale spadnie jakość materiału, a tego bym nie chciał, bo dochrapałem się, Boże, jak to dziwnie zapomniał. Wreszcie udało mi się podpisać taką umowę na internet, jaka mnie satysfakcjonuje. Filmy przesyłam w o wiele lepszym czasie, o wiele lepiej mi się pracuje, bo także moje projekty mogę przesyłać, moje projekty, wiecie, związane z moją pracą, mogę przesyłać w krótszym czasie i naprawdę mnie ułatwiło podpisanie tej umowy bardzo, ale to bardzo życie i nie wiem, jak to ująć tutaj ładnie. Boję się, że coś pominąłem. Nie pamiętam tego poziomu. Nie, to jest ostatnia w sumie... To jest ostatnia klatka w tym poziomie, więc nie powinienem niczego pominąć. A jak pominąłem, to was przepraszam i będę musiał prawdopodobnie znowu ten poziom przejść. Ale już nie będę was z nim zanudzał, po prostu tak jak kiedyś w tej pustyni na D. W krainie muzyki, to jest cały czas kraina muzyki. Obydwie części krainy muzyki mają dziwną nazwę, których nie mogę zapamiętać. Wiem, że jest pustynia czegoś na D, a tu są jakieś groty. Po prostu nie umiem zapamiętać tych nazw, bo są dziwne dla mnie. I przez przypadek zdobyłem kolejny medalion wyścigu lumków, bo tak się powinienem go nazywać. Ja go mówię, że to jest medalion lumków, bo tak jest krócej, ale to jest medalion wyścigu lumków. Bo chodzi o to, że jak gracie ze znajomymi, to macie miejsca. Kto był najlepszy, kto był najgorszy, kto ma trzecie, drugie, kto ma czwarte, trzecie, drugie, pierwsze miejsce w wyścigu lumków. Dlatego to jest też nazwany medalion wyścigu lumków. Ja oczywiście używam skróconej nazwy, bo wszyscy używają skróconej nazwy. Nawet w wersji angielskiej spotkałem się, że ludzie używają skróconej nazwy. No ale cóż, ten odcinek już będziemy kończyć, bo następny poziom jest za długi. Podstępne wiatry. Zabawa z ruchem powietrza w poziomie, co już wielokrotnie było nam prezentowane na pustyni krainy muzyki. Albo w krainie muzyki. Anyway. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jak tak, jak nie, no to wyrażajcie to w komentarzach. Dzięki wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!